Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Burnout Paradise! Wiecie co, zacznijmy może od kwestii technicznych na początku, bo ten odcinek nagrywam razem. A czemu? Otóż Dextory zaczął mi odwalać jakieś dziwne numery, nawet nie mam pojęcia co takiego konkretnie robił, wyłączmy te rekordy uliczne. No i elegancko wyłączone. A mianowicie chodzi mi o to, że gra nagle podczas nagrywania zaczynała bardzo wydajnie chodzić, a co się potem okazywało? Otóż na nagraniu, w tym momencie, kiedy bardzo stabilnie mi gra chodziła, w sensie miałem bardzo dużo FPS-ów, na nagraniu było może tak 4-5 klatek na sekundę. Także no niestety nie mogę dopuścić do tego, że właśnie nagrywam w takich, a nie innych okolicznościach, więc zmieniłem program na Frapsa i mam nadzieję, że on mnie nie zawiedzie. Zatem, cóż, przechodząc już do meritum odcinka, to rozpocznijmy może kolejne wyzwanie, mianowicie jego wypełnianie, a konkretnie chodzi mi tutaj o to, żeby wygrać wyścig typu pirat, co najmniej raz, nie rozbijając swojego wozu ani trochę. W sensie, nie dać się zniszczyć po prostu. Dobra, 10 takedownów do zaliczenia. I swoją drogą odkryłem przy okazji tej poprzedniej sesji bardzo ciekawą rzecz. Otóż, jak w trybie pirat się zatrzymamy, to po paru sekundach wyzwanie zostanie automatycznie zakończone, także nie będziemy musieli się... Kuźwa, już niezaliczone. Ach... Dobra, trzeba będzie od nowa kolejny wyścig zaliczyć i... Albo... Bieżąca gra od początku... No... Ponownie rozpocznij teraz... Kurczę, no takie trochę oszustwo, ale z drugiej strony, no... Co poradzić, no... Zacząłem od takiego fast startu i... No niestety... Some shit gone wrong. W sumie powinno się mówić wrong, ale dobra, nieważne. Już mówmy takim łamanym angielskim, nie? A chociaż nie, łamany angielski jest zły i... Okej, okay, i teraz już jakoś w miarę ładnie idzie. Dwa takedowny pod rząd, zaliczone i będzie trzeci, będzie trzeci! Na razie nie. Na razie się musimy wstrzymać z trzecim takedownem. O! Opa! A! Dawaj, no! Come on! Zdjęć go! O, pięknie, takedown. Trzeci już. Z 10. Dobra, i... Jest! Czwarty! Elegancko! O, 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 o! To był piękny takedown z kolei! Piękne zniszczenie samochodu przeciwnika i... O, tutaj się ktoś wysuwa i... Nie ma wysuwania się do przodu! Co ty sobie myślałeś, chłopaku? Że może mnie tak po prostu mnie wyprzedzić? O, i szaleństwo takedownów i... Cudownie, no po prostu ślicznie. Dobra, i lecimy! No! O samochód, o samochód! Dobra, o ścianę też może być, ale nie daje mi to aż takiej dużej satysfakcji, bo trafienie w samochód przeciwnika to jest taki trochę skill. Znaczy się, nie samochód przeciwnika, dobra. Samochód przeciwnika w sumie też się liczy! Fuck! Aj, zaraz byli mnie, dobra, chociaż już zaliczmy ten jeden wyścig, żebyśmy mieli coś na koncie. Jakiś punkt do prawa jazdy, poza tym trochę za dużo tu zrobiliśmy. Dobra, i dobra, gdzie są nasi następni przeciwnicy? O! Op! Dobra, już po prostu teraz porozbijamy się tak bez zobowiązań. Mamy jeszcze 2 minuty na rozbicie 3 aut i... Dobra, 2 minuty na rozbicie 2 aut. Wait a second? Jedno? Kurczę, no musiałem zaliczyć podwójnego takedowna tam właśnie w tym momencie. O, dobra, już się sam rozbił. Niestety nie chciał dać się dorwać żywcem i... Takedown z boku, pięknie i... Dobra, zatrzymujemy się, kulturalnie, jak cywilizowani ludzie. I czekamy. I w ten sposób kończy się wyścig typu pirat, jeśli nam się już nie chce użerać z nimi. Cech takedowny 10, elegancko, zaliczone wszystko, pięknie, ładnie. 8 zwycięstw do awansu. I? Jakaś coś? Montgomery GT2400 jeździ teraz po ulicach Paradise City. Uziem go, a znajdzie się w twojej kolekcji wozów. Tak bardzo go chcę! Tak bardzo chcę ten samochód! Wygląda bardzo spoko. Ale najpierw zaliczmy wyzwanie, ok? Później się zajmiemy poszukiwaniem Montgomery GT2400. No i dobra, jedziemy. Tym razem 11 takedownów! No tak, z każdym kolejnym wygranym wyścigiem typu pirat rośnie nam liczba potrzebnych takedownów do zwycięstwa. Takie podbijanie poziomu trudności. Jest pierwszy! Ok, teraz będzie drugi, będzie drugi! No, dawaj! No dawaj malutki, rozbij się! No, come on! A, nie dał się niestety i... Oła! Udało się! Żyjemy cały czas i... O! Jest, takedown z boku! Pięknie!
Dobra, a teraz wróćmy może na ulicę Paradise City i odnajdźmy naszych przeciwników, którzy się teraz skrzętnie ukrywają przede mną. Tylko po to, aby... A nie, słyszę już kogoś. Kogoś słyszę. O, rozbił się sam, nie dał mi nawet satysfakcji z rozbicia go. Fuck. O, było blisko i... No, tym razem się udało i... O, proszę, jak się ładnie składają. No, dawaj, rozbij się. Dziękuję. Bardzo ładnie ze mną współpracujesz i... A nie, rozbił się teraz i... Zniszcz się, daj się zniszczyć. O! Okej. Okay. Trafił na złom. I... Czekajcie, bo tam jest chyba z przodu. Jeden delikwent, czy nawet dwóch? Trzech! O! Ej! A podczas tamtej sesji próbne mi się nawet udało. Dobra, wiecie co? Od początku. Jedziemy od nowa, bo naprawdę chcę zaliczyć to wyzwanie. Ach. Czy to naprawdę musi być aż takie trudne? Mogłem w sumie zachować tamte nagrania z tego... Te, co lagowały tak strasznie. I by było jako dowód, że już zaliczyłem to wyzwanie. Tylko teraz za drugim razem mi się nie uda! Niestety. Dobra. Jeden takedown. Z 11. O! Ten się sam rozbija. Oni wszyscy się sami rozbijają. No nie, ja tego nie rozumiem kompletnie. Jak można po prostu samego siebie rozbić? Ooo! To było piękne, to było bardzo miłe z jego strony. I dawaj, dawaj! No! Trzeci. I będzie czwarty? No, jest czwarty. I teraz elegancko. O ty! Ty Mendo! Masz kara za nierozbijanie się od razu. No, come on! Jest, szósty! I... Au! I tamtego też przy okazji rozbiłem. Tamtego... Vegeta! Wow! Dobra, ta czołówka by bardzo się brutalnie dla mnie skończyła. I pięknie, ósmy pod rząd. Czy będzie rzeź? Czy się uda? O, fakt, nie. O, dobra, udało się! Moje auto cały czas jedzie. Pięknie. Dobra, i rozbijmy cię. No weź, no stary. O, fuck. Kurde, no trochę gęsto się tu zrobiło. Trzeba nieco rozgonić towarzystwo. No. Ej, nie będzie rzezi takedownów. Fuck, nie. O, uciekli przede mną. O, smuteczek. No pokażcie się, panowie, no nie wstydźcie się. O! Dziękuję. Dobra, ustalmy może takie coś. Jeśli będzie ponad 50% takedownów w danym wyzwaniu, a się rozbije, to po prostu już je dokańczam. Nie, a nie bawię się w jakieś restarty. O! Dobra, takedown. Dziękuję. Cel osiągnięty, zatrzymuję się. No, zatrzymaj się. Ej, nie ruszać mnie! Kończę wyzwanie! No. Dziękuję za zakończenie tego. Cel takedown 11, wynik 11. Wszystko się zgadza. I wiecie co, może po prostu zapolujmy na ten samochód, który tam jeździ teraz po Paradise City. Nie, dobra, sorry, w sumie jeżdżą dwa. O, a co tutaj jest? Na pewno kolejna bramka, a co więcej? Więcej bramek. Cyk. I z powrotem na drogę. Co się stało? Co się właśnie stało? Wytłumacz mi ktoś to w miarę logiczny sposób? No. A, dobra, ja boksowałem kołami przez chwilę, bo trzymałem gaz niepotrzebnie. A chciałem tylko cofnąć się co nieco. No niestety, takie rzeczy też się zdarzają. Dobra, lecimy. I poszukujemy samochodziku. I przy okazji może kolejnego wyzwania, albo coś w tym guście. Ale jak znajdziemy te dwa samochody, no to też będzie w sumie fajnie. Wow! Co to był za skok? Co to w ogóle się stało teraz? I don't get it, completely. O, i rozbity samochodzik, pięknie. Zaś się nie pięknie, o! Pięknie przeskoczył. Au! No, dzwon. I przy okazji też było słychać dzwon właśnie w grze. No i dobra. Teraz gdzie? Może by warsztat? Chociaż w sumie myślę nad zmianą samochodu.
A bo wiecie co, zapolujmy na tego Hunter Spera, póki mamy jeszcze czas. Tylko pytanie, czy się koleżka tutaj pokaże w mieście. To był on, to był on, to był on! O wilku mowa! Wracaj tu! Wracaj tu! Ej, wracaj, potrzebuję cię! A tak bardzo, mocno w opór cię potrzebuję! Ziomeczek! Wracaj! A, czyżby tam zjechał? Bo widziałem jakieś czerwone światełka? O tak! O nie! Yeah. No, chodź do tu! Chodź do tu! Ej, ziomeczek! Ziomeczek! Nie stawia się, nie stawia się! Rozumiem, że jeździsz sobie po Paradise City. Ale ja cię mocno w opór potrzebuję, jak już powiedziałem. Dobra, rozpędzamy się. A? Dobra, jeszcze trochę. Wow! Wow, co się stało? On to celowo zrobił. On to zdecydowanie zrobił celowo. Żeby tylko mnie powstrzymać. Oj, słuchaj, chłopaku, będziesz się musiał nieco bardziej postarać, żeby mnie zatrzymać tutaj. Żeby zatrzymać moje pożądanie w stosunku do ciebie. Gdzie on jest? A, tutaj! Się wycwanił, powiadacie? Wait a second. Czy on jest tam na dole? On na dół zjechał! Ej! Wracaj tu! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kolejny, który będzie mi się wymykał? Tak w nieskończoność? Dobra, gdzie on jest? Gdzie pojechał? Słuchaj! Stary, naprawdę, ty mi nie uciekniesz! Po prostu opóźniasz swoją egzekucję! Tylko po prostu się pokaż, stary! To naprawdę wiele czasu nic ci nie zajmie! A mi bardzo pomoże! Wykonaj mojego wyzwania! Ej, nie, serio, gdzie on jest? Ej, podpowie mi ktoś? Gdzie on pojechał? Dobra, chyba mi uciekł. Uciekł mi, niestety. Trudno, niestety, no. Dobra, przestań powtarzać niestety, recuj, bo to się staje nudne i monotonne. Oh my god. Ej! A tu proszę, pokazał się drugi samochodzik. Pięknie, pięknie, fuck! I kolejny pojazd mi ucieknie. A czekajcie, jakby pojechać tędy? Może jakoś go nadgonimy jeszcze? Błagam, powiedzcie, że pojechał tutaj. Powiedzcie, że tutaj pojechał. Że nie gdzieś indziej. Halo? Hej! Samochodziku! Gdzie jesteś? Dupa, uciekł. O matko jedyna, uciekł mi ponownie, drugi pojazd tym razem! I tu zaraz spojrzę i pojawi się kolejny. O, ironio będzie tak zwane. Trudno, poszukajmy jakiegoś wyścigu tu po pirat. Zobaczmy, rozejrzymy się po okolicy, może się jakiś znajdzie też. Z tego co się orientuję jeszcze przy okazji, to chyba tutaj na tych punktach kontrolnych, na tej autostradzie są też miejsca, gdzie są wyścigi. Także jakbyśmy trafili właśnie na pirata, no to fajnie by było! A, piekielna trasa. I kolejny przy okazji rekord uliczny nam się aktywował, czego oczywiście tak bardzo nie chcę. Także chyba to wyłączę, tylko się skup na drodze. Tablicę wyników, rekordy uliczne wyłącz. No, i elegancko. Już o wiele lepiej. Rozgrywka będzie znacznie przyjemniejsza. Wyścig typu pirat, proszę. Chcę to zaliczyć w tym samochodzie tutaj. Bo niestety w tamtym, który mi był bardzo potrzebny, to tego nie zrobię. Ej, nie, dobra, tam był jeden wyścig typu pirat, ale niestety ominąłem go. Ponieważ postanowiłem sobie jechać po prostu po autostradzie. Z niewiadomych bliżej przyczyn. O! Witam! O, ale i tak ustanowiłem... O! Dammit! Dammit, on cały czas tutaj jest gdzieś. Dostał, ale niestety to nie wystarczyło, żeby go zatrzymać tutaj. Okej, zatem chodź no tu. Hello, ziomeczek! Jebki! Ej, jak to się stało, że nie zginął? Naprawdę nie miałem aż takiego powera i... No! Jest! Świetnie! To sobie nim pojeździmy w następnym odcinku. A w tym... Cóż, szukamy dalej wyścigu typu pirat i... O, uda się, uda się! Błagam, powiedzcie, że zaliczy. Tak, zaliczyło! Świetnie! Dzięki, gro, naprawdę! Kurde, doceniam to! Chyba był gdzieś tam. Pojechał w stronę wschodnią, więc skręcił tu. Dobra, jedziemy!
Mam nadzieję, że się pojawi właśnie w tamtym miejscu. O! Coś mi mówi, że chyba jednak nie. Chyba nie. Kurde no! Dude! Czego ty mi cały czas tak uciekasz? Daj się chociaż złapać, naprawdę. To mi bardzo pomoże przecież. Dobra, dopalacz uzupełniony. Auto jest gotowe na następne wyzwanie. No dobra, prawie gotowe. O! Patrzymy ponownie na kolejną kraksę. Jakże piękną w naszym wykonaniu. I dobra, teraz... O, okej. Teraz jest tutaj właśnie salon naprawczy. Znaczy serwis. Okej, wóz naprawiony i... Dobra, widzę kolejny wyścig typu pirat. Gdzieś niedaleko. Także do niego się udamy. I pewnie jak tam z ludźmi zaraz ten samochód wyjedzie. Prosto przed twarz. Au. Dobra, i teraz gdzie jest za... wait a second. A, dobra, już wiem mniej więcej jak pojechać do tego wyścigu. Jak stoimy z czasem? Okej, jeszcze jest w miarę fajnie, spokojnie. Jeszcze bez spiny. Możemy zaliczyć ten jeden wyścig. I teraz naprawdę musimy się postarać. Chociaż może powinien zmienić samochód. Dobra, nie, już dojechałem tutaj, także nie będę kombinował nadmiernie i... No! Takedowny 12, zgadłem? No to jeśli będzie mniej niż 6 takedownów, to po prostu zrestartujemy ten wyścig. A jeśli będzie więcej, no to cóż. Mam pecha. Dobra, jedziemy! No! Dobra, jest pierwszy! Op! No, dawaj! Jest drugi! Dobra, są dwa, jeszcze 12, jeszcze 10 i... No, dawaj! Poddaj się! No, pięknie! Dobra, i pojechaj... What the fuck? Co mu się stało? Nie wiem, co mu się stało, ale... Ten koleżka chyba zaraz... Zginie! No, gin samochodzie! No, weź! Okej, czwarty. Trochę wymęczony takedown, ale mam nadzieję, że było warto! Fuck! Dobra, przejdźmy po prostu przez ten stadion, na co się będziemy. Coś za mną jedzie? Nie. Jedziemy! Fucking hell! Dobra. Były 4 takedowny, także można spokojnie restartować. Dobra, bieżąca gra od początku, ponownie rozpocznij teraz. Oh my godness. To jest po prostu jakaś tragedia, to co się tutaj dzieje. Chcę tylko 12 takedownów pod rząd. A potem się tylko zatrzymać i popodziwiać krajobraz i... Okej, już się zaczyna. O! Fucking hell, no! Dobra, od nowa. Jeszcze raz. Będziemy podziwiać na animację pierdyliard razy. Chociaż wiecie co, może potrzebuje chwili skupienia, może potrzebuje się tak trochę wyciszyć. Ale z drugiej strony to będzie oznaka tego, że będzie zamulanie i w ogóle. A ja tego nie lubię, jeśli materiał jest taki zmulony. Fuck my life! Co tu się dzieje? Miotają mną jak szatan! Okej, a... No, i elegancko, rozbity. Dobra, i teraz ty, samochodzie! Dobra, i co teraz? Gdzie teraz? O! Yo! Jest, czwarty pod rząd. Okej, i teraz ty! Yo! Szaleństwo! A teraz ty! Yo! Kuziwa, no! Jeszcze raz. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Zaczynamy wyścig od nowa. Nie dopasowałem się do melodii, więc piosenka brzmi jakoś tak głupio. I nawet jeszcze nie rozrymowałem jeszcze do tego teraz ostatniego wersetu. Rozbi się. No! Chociaż może powinienem trochę zwolnić, tak nie tryhardować ani nic. Tak nie leci, tak nie losło. Dorwę cię w następnym wyścigu. W następnym wyścigu nie będziesz miał już tyle szczęścia. Jeszcze raz! Dopóki nie zaliczę tego wyzwania, to po prostu nie ma bata! Dlaczego? Może weź inny samochód? Nie. Już mi się nie chce po prostu brać innego. Jestem zbyt leniwy na to i... Okej, jest jeden takedown. I teraz na spokojnie, skup się na drodze. Obserwuj to, co się dzieje wokół ciebie. Nie używaj za bardzo nitra. Używaj tylko jako swego rodzaju dasza. O! Dobra. Czekajcie, namierzony i... A! O, akurat ten się nawinął i... No! No, jest!
takedown numer 2 i dash! Jest! Kolejny takedown! Elegancko. W sumie to mógłbym pojechać na tą miejscówkę, którą wam pokazałem niedawno. O! Okej, i... Dobra! Ej, rozbił się! O! Daszuj! O! Wszystko się we mnie gotuje. A może naprawdę powinienem wziąć ten samochód inny? Jakiś bardziej przystosowany do tego. Ale z drugiej strony on będzie się fatalnie prowadził wtedy. Bo z reguły właśnie auta z agresorem są właśnie takie klocowate. Dobra, a może tędy pojedziemy? A co? Oszukamy system. O! Epa! I piękny takedown już na dzień dobry. O! Jest drogi! Pięknie, elegancko! Chyba pojechanie w tą stronę było dobrym rozwiązaniem i dasz! O! Jest trzeci! Beautiful! Tylko teraz tego ziomeczka tutaj. O! No! 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 Ostatni raz, przysięgam. Po prostu bardzo mi zależy na zaliczeniu tego wyzwania, gdyż raz mi się już udało. Ale tak autentycznie. A może po prostu zrobimy tak, że nie będę używał nitra ani nic, tylko po prostu będę tak po prostu sobie uderzał, tak na luzaku, może się wyluzuje. Może nawet doleję to, że... Serio? Dobra, nie, zatrzymujemy się. Zatrzymajmy się po prostu, zmieńmy ten samochód i może wtedy się uda, albo... Naprawdę, już powiedziałem ostatni raz, to będzie ostatni raz i... Dobra, jest porażka. Takedowny 0, celowo to zrobiłem. Po prostu nienawidzę. Jak ja po prostu iście nienawidzę. Takiego uczucia, kiedy to za pierwszym razem podczas nieoficjalnego nagrania, które okazało się failem, udaje ci się wykonać dane wyzwanie, a już następnym razem po prostu nie idzie tego wykonać najzwyczajniej w świecie. Dobra, może chociaż na pocieszeniu polujemy ten samochód. Może się on pojawi łaskawie gdzieś tutaj w okolicy. Naprawdę, to wyzwanie mi teraz napsuło naprawdę wiele nerwów. Czy tam wiele nerw? Whatever, nieważne. Dobra, gdzie tutaj się patrzało? A, tutaj się zmieniało? A... A, tutaj się gałką patrzało wstecz. Dobra, to trzeba to zapamiętać. Coś gdzieś tutaj? Nie, nic. Rekordy uliczne wyłącz, jestem wykończony tym nagrywaniem. Okej, i... Wait a second, czy tam był? Nie, tam go nie było niestety, także... Ale w sumie to nawet fajny kawałek włączyłem tak z tego co słucham. Wow! Zespełnił się po prostu! Przed moimi oczami! Ej, ej, wracaj! Ej, stary, naprawdę! Będziesz moim wybawieniem! Błagam, powiedzcie, że pojechał tą drogą. Powiedzcie, że tutaj pojechał. No, błagam, proszę, po... Jest, widzę go! Widzę go! No dawaj, dogoń go, dogoń go! Rozwal go! Jest! Przynajmniej jeden sukces dzisiaj. Dobra, no to chyba ludzie i ludziska zakończymy w tym momencie ten odcinek, bo już mamy chyba samochód, którym zaliczymy to wyzwanie. Wiecie co, może nawet pojedziemy do garażu i go zobaczymy. Wiem, niepotrzebnie wydłużam odcinek, ale z drugiej strony, no... Cóż... Było w moim wypadku dość nieudane, niestety. I smutkuję z tego powodu niezmiernie i chyba mam słuchawki krzywo założone ze względu na to moją ekstazę, euforię, ze względu na to, że udało mi się rozbić ten samochód i nie musiałem się męczyć z tym wszystkim aż tak bardzo, jak to było po ostatnich odcinkach. W sensie w czwartym odcinku to było, że musiałem się po prostu męczyć, użerać z tym wszystkim. I zobaczmy nasze zdobycie, poważnie. Okej, garaż już się... Znaczy nie tyle co garaż, to złomowisko jest już niedaleko. Zatem... A, nie udało się na ręcznym. Nie ten klawisz wcisnąłem. Smutaczek. Okej. Bezkompromisowy wóz wyścigowy Montgomery GT2400, którym sobie pojedziemy po zaliczeniu tego wyzwania. Ajajajajaj. To wyzwanie naprawdę napsuło mi wiele krwi. Chociaż wiecie co? Chyba znajdę sobie czas gdzieś między odcinkami i pozaliczę i podkrywam sobie inne samochody, które są dostępne. To będzie fajne, takie w miarę. Jest Hunter Spur.
a weźmy go sobie na przejażdżkę w ogóle. I zakończmy sobie w nim odcinek. Także, okej, mamy nasz samochodzik, jak się prowadzi. Wait a second. Chyba nie jest tak źle. Dobra, to chyba mamy auto do naszego wyzwania. I chyba udamy się na autostradę w celu jego zaliczenia, także... Dobra, już kończę naprawdę ten odcinek, bo już zamulam naprawdę, już przedłużam jepoczenie i... Dobra, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, to był Burnout Paradise, ja jestem Retek, trzymajcie się i czołem!